Hej, witam was bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek z Symulatora Farmy Platinum, który teraz sobie na szybko sandboxuję i zaraz przechodzimy do gameplayu. Mam tu nóż. Trochę skrzeczenia folii. I słuchajcie, mamy tutaj front ładny. Tył spoko. Otwieramy i tutaj jest klucz do gry, który sprytnie bardzo zamaskuje i go nie widzicie, haha. Dobra, i mamy płytę i w sumie nic tu nie ma w środku. W sumie spodziewałem się, że nie będzie nic w środku, ale dobra, otworzyliśmy to. Tyle, ustawiałem to studio, żeby otworzyć na chwilę i to tyle. Niestety. Kurczę, myślałem, że tego będzie więcej. Dobra, no to w takim razie przechodzimy do gameplayu. Widzimy się za chwilę. Hej, witam was bardzo serdecznie, jestem Mateles. No i dzisiaj nasz pierwszy gameplay z Farming Simulator 17 Platinum Edition. Więc tak, odpaliłem sobie, jeszcze w ogóle nie byłem na tej nowej mapie. I jakbyście słyszeli moją kierownicę w tle trochę może głośniej, to ja wiem o tym i spróbuję to jakoś naprawić, może. Chyba, że to nie będzie aż tak głośno. Dobra, wbijmy sobie na piąty zapis. Wiecie co, dam łatwy, bo na łatwym łatwo mi się będzie grało i szybko to będzie szło ten gameplay, więc jak najbardziej na łatwym. I wybieramy Estancia Lapacho. Dobrze to mówię, mam nadzieję. Bądźmy mężczyzną. Może sobie tą koszulę flanelową zmienimy, nie? Dobra, taka bordowa, nie wiem, nie znam się na kolorach, sorry. Wiecie co, ja ogarnę te mody. Okej, gotowy jestem, jak najbardziej. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrywa. Jeszcze ja bym najchętniej sprawdził, więc przerwę na chwilę. Dobra, wznowiłem jeszcze nagrywanie przed naciśnięciem magicznego guzika start. Proszę bardzo. Ciekawe, czy mi będzie lagować na tej mapie, bo ją tak długo ładowało, o mój Boże. Dobra, spoko. Laguję, ale mam nadzieję, że to tylko przez chwilę. Czy tam jest samolot? Serio? Wait, coś się musi załadować. Ta gra na serio lubi lagować. Na początku przynajmniej. Wow, serio mam nadzieję, że to nie będzie aż tak lagować. Jak na razie to chwilę w tych lagach pobądźmy. Jak coś to ogarnę. A, pierwsze co to do tej willi. Czekaj. Tu nie idzie wejść? Otwiera się drzwi na jakimś guziku, czy co? Czekaj, aż to zobaczę. Ej, serio? Ej, bez jaj. Pierwszy raz widzę, żeby na oficjalnych mapach się dało otwierać drzwi. No, przestań lagować. Kurde. Wow. Ej, to jest... Ej, jakie to jest kozackie. Ha. Serio, pierwszy raz mamy dostęp do... Wow, i my na serio możemy wszędzie wejść. Nawet tutaj na balkon. Ej, no świetnie jest. Patrzcie, tam bizon stoi nawet. Powiem wam, że naprawdę fajnie. Czekajcie, tu będzie może fajny widok. Ło, tu jest taki... Tu jest takie rondo jakby. I nie wiem, co to za drzewo jest. Tam jest tabliczka w ogóle. Tam jest samolot w ogóle. Zejdźmy sobie taką ludzką drogą. Nie będę przeskakiwał tam przez balkon, nie? I w ogóle... Wow, trochę się blokuje na tym. Ale jak widzicie, to nawet przestało lagować. Mówiłem wam, to się musi wgrać po prostu. To jest farming. On się musi wgrać na samym początku, żeby to szło. O, ale będzie lagować. Może coś tam dogrywa jeszcze. Mam nadzieję, że przestanie. A, spoko. Samolot. Szkoda, że nie możemy polatać. To było dosyć ciekawe, prawdę mówiąc. Wprowadzałoby tyle różnych nowych rzeczy, jak otwierająca się willa. I jeszcze jakby było latanie, to już w ogóle.
Czekaj, się ogarnę, podbiegnę tutaj. Jakie my w ogóle pola mamy? Tak jeszcze zerknę. 1, 2, 14. Aha, całkiem duże pola. Znaczy... Chyba tak, chyba całkiem duże. Czy to jest trzcina cukrowa? Chyba tak. Tak na... O, tak, tak, to jest trzcina cukrowa, czyli mamy gdzieś zapewne kombajn do trzciny cukrowej, ale ten taki podciągnik tak stawiam, bo od razu by nam nie dawali tego samojezdnego. Mamy tu w ogóle maszt jakiś. Nie wiem co to za maszt. Od internetu. O, patrzcie. Jest ten kombajn do trzciny, no spoko. Tylko skosić nim całe pole trzciny to... tyle zajmie. Tu jest ten ciągnik Stara Max 105, widzę. Ale w sumie zaraz do niego wsiądę. Tu jest ten sadowniczy taki fajny. On mi się podoba, jest spoko. Taki daszek ma nawet. Okej. I tu jeszcze siewniczki, z tego co widzę, i jakieś tutaj przyczepy. Spoko, to jest do trzciny. No chyba tak, ja się nie znam na tym jak coś, więc raczej będę popełniał dużo błędów. Tu mamy nasiona, dobrze wiedzieć gdzie co jest. Czy my to możemy otwierać? Nie, tego nie możemy. To jest już otwarte. W sumie jak już jest taka otwierana willa, to jeszcze mogłyby być otwierane tutaj te budynki dookoła. Tu są zagrody dla krówek, tak? Spoko. Nie, to jest... Tak? Tak, chyba tak. No, dobra, dobrze mówię. W sumie dawno nie grałem farminga tak dla... w trybie kariery. Coś tu było, chyba. Coś tu mogłem zrobić, czy nie mogłem? A, chodzi może o to. Nie wiem, wydawało mi się, że mogę coś kliknąć. Podjedźmy do tego bizona. Specjalny pretekst, żeby przejechać się w ogóle tym ciągnikiem. Trochę zlagował. Ale fajnie wygląda. Mogę sobie podczepić. Naprawdę jest spoko. Jakichś dodatkowych funkcji raczej nie. Okej, ja to wyłączę, bo to trochę zasłania. Trochę jeszcze będzie lagować. Ja zniżę te ustawienia graficzne, chyba raczej na pewno. Nie wiem, czy ja dobrze jadę w ogóle. Może pojadę tam. Możecie pewnie słyszeć moją kierownicę, ale bardziej bym się martwił tym, że muszę kupić kartę graficzną za niedługo. O Jezu, czekać tylko na przecenę jakieś i będzie moja. Bo moja aktualna to trochę tak... Nie daje rady już. Co my tu w ogóle mamy? Bo ja się nie przyjrzałem, czy my coś posiane mamy, ale z tego co widzę, to nie. Nic nie mamy posiane. Ja sobie tu podjadę obok tego bizona. Gdzieś tak. Naprawdę mi się podoba ten ciągnik. Jakoś taki spoko jest bardzo. Bardzo fajny. Bizon. Bardzo dużo ludzi się cieszy. Ja w sumie też. Fajny model. Czy ma tam rozkładane coś? Jak to wygląda tutaj? No, o, wystawiam rurę. W sumie klasycznie. Nie rozkłada się go w żaden sposób. Ja bym sobie wyłączył pokos, bo mi nie jest... Czy on musi być ten pokos? On musi być, tutaj nie ma chyba tej sieczkarni. Dobrze mówię, mam nadzieję. Jest tutaj ta sieczkarnia, czy nie ma? Nie ma, czyli pokos musi być w takim razie. O, bo ja zjeżdżam trochę. Może sobie wejdę do środka, mam nadzieję, że to mnie nie przygłusza. Chociaż chyba to ogarniałem, szczerze mówiąc, te dźwięki. Sprawdziłbym, ale nie chce mi się już wychodzić, no. Taki leniwy jestem. Wiecie co? Pojeżdżę na chwilę i pogadam z wami. Bo jak słyszycie, to tak, mam nowy mikrofon. Nie wiem, czy tak słychać od razu, czy nie. Ale postanowiłem zainwestować w końcu jakiś normalny mikrofon, a nie ten Trust Stars.
na którym cały czas jechałem. I nie mam nic do True Starsa. To jest bardzo dobry mikrofon jak za tą cenę, taka prawda. Aktualnie mam Novoxa. Trochę postanowiłem przyłożyć jednak, żeby jakoś ta jakość była. No i opcja, że jest na USB dodatkowo. Dodatkowo bardzo dużo dawała. Czy ja robię te, pokosy, dobra. Ta gleba też tu inaczej wygląda. Całkiem mi się klimat podobał. Widać, że dawno gameplayu nie robiłem. No i to też tak, aż mi się chce zrobić ten gameplay, prawdę mówiąc. Bo jest to coś, czego naprawdę dawno nie robiłem. I wam się to podobało w sumie, bo ja kiedyś robiłem tylko gameplaye i ludzie jak subskrybowali, to po moje gameplaye, więc... A całkiem dużo tych ludzi było, więc... Śmiem twierdzić, że to też wam się spodoba. Chociaż zobaczymy, no. Może się już zepsułem i już nie jestem taki sam. Ach, też tak może być. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ja tylko siadam i sobie gram, prawdę mówiąc. I jest na razie bardzo fajnie. Jak coś, to... Jak się wszystko uda z planem, to... Jak jakiś czas po wrzuceniu pół godziny... Po wrzuceniu tego gameplaya... prawdopodobnie zrobię live'a. Właśnie z tego dodatku. Spowodowany tym, że jak widzicie, jest ten dodatek bardzo późno u mnie. Bo dopiero niedawno on w ogóle przyszedł do mnie. Dzisiaj jest czwartek. No to gdzieś około godziny 12-13 on dopiero przyszedł. Było to spowodowane z trudnościami w dostawie. I tak, jeśli by ktoś pytał, to kupowałem z CDP i... Ach, trochę się zdenerwowałem. bardzo się zdenerwowałem, bo chciałem sobie jednak zagrać zaraz na premierę, nie? I chciałem zaraz dla was nagrać gameplaya, żebyście mieli. A tutaj, no niestety, coś się spieprzyło, że tak powiem, i... I ja to chyba zignorowałem na ten dzień, powiedziałem, no dobra, nie przyszło, to jutro już na pewno przyjdzie, dzień po premierze, nie, to przyjdzie. Czyli była środa. Chyba, że we wtorek jeszcze do nich pisałem, bo ja potem pisałem do supportu, do pomocy technicznej tam. I rozwiązaliśmy tą sprawę w końcu. Bo pan, już zapomniałem jak na imię, wysłał mi tego DLC-ka kurierem, nie do paczkomatu. Widocznie był problematyczny ten paczkomat, no nie wiem o co poszło, nie wiem o co chodzi. Ważne, że już mam tą grę, bo chciał mi się zagrać w farminga. Z tego co widzę, to zaraz będziemy mieli pełny zbiornik. To pole niepryskane jest, dlatego też tak wolno się zbiera, ale powiem wam, że te pole są duże. To pole jest duże, jak tak patrzę. Znaczy dla mnie jest duże, no nie wiem. Dla was rolników to pewnie jest małe, ale dla mnie jest duże, bo trzeba jednak trochę pojeździć. No ale jest to w końcu bizon też, nie? Natomiast bardzo fajnie mi się nim jeździ, prawdę mówiąc. Bardzo fajnie. Jestem ciekawy, skąd Giants wziął model tego bizona. Czy do kogoś jechali i tak dalej, no bo z moich informacji to bizony nie są już w produkcji, tak, a skądś musieli jednak model ogarnąć. Na czymś musieli się wzorować, więc jestem ciekawy, gdzie do rolnika jechali albo coś i tak dalej. Porobić zdjęcia czy cokolwiek. Bo on tu jest całkiem zadbany, ten bizon. Znaczy, no całkiem, jest nowiutki, jakby z fabryki wyjechał, o to mi właśnie chodzi.
A te bizony są teraz, no to prawda, no już trochę przerobiły, więc miały prawo trochę korozji złapać i w ogóle brudu wszelakiego. No nie ma się co dziwić, a tutaj mamy, proszę bardzo, całkiem nowiutki. O, nawet te naklejki się trzymają, nie odchodzą. Nie wiem właściwie, czy są naklejki, czy są takie takie metalowe tablice. Nie jestem pewien. Wiecie, no tutaj to wygląda jak naklejka. O, zauważyłem, że tu możemy sobie stan zbiornika zobaczyć. I patrzcie, już się wypełniło na maksa i właściwie zbiornik też na maksa jest pełny. O 100% jest prawie. Aj, i nie dojechałem do końca. Wyciągniemy sobie rurę. Tutaj z widoku pierwszoosobowego sobie zobaczę. Ale i nie widać nawet. Ło. Tak nisko? Czy co? A, bo nie wyciągałem jej wcale, dobra. Nieważne. Ona się wyciąga, dobra. Podjedziemy sobie tutaj tym sprzętem. Ja bym sobie jednak, wiecie co? Automatyczny rozruch wyłączony, żeby on mi na chodzie był, żebym go nie musiał włączać co chwilę. I cofnę kawałek i podjadę znowu. Co to jest w ogóle za przyczepka? A to jest Embrantner. Myślę, że to jest jakaś z dodatku, ale nie. Ten kolor mnie tak trochę zmylił, prawdę mówiąc. Dobra. Ile też tamten bizon załaduje tej przyczepki? Trochę koliduje tu ta kamera. No i ładnie. Szkoda, że tu nie ma tej klapy tutaj podnoszonej, bo było ładnie widać do zbiornika. Ale tutaj też mamy takie okienko. Co to taka gaśnica skorodowana jest? A nie widać stąd, ale tutaj wygląda na taką skorodowaną. To widocznie kombajn wyjechał prosto z fabryki, ale gaśnicę już mu dali starą jakąś, no. W ogóle już nas dużo na tym kanale jest. Niesamowicie się cieszę. Praktycznie dla mnie niedawno robiłem live'a na 1000 subskrypcji, a tu teraz jest już 1600. No niesamowicie, naprawdę. Dziękuję wam za to. Widać, że się wam podoba to, co robię i jak najbardziej mnie to będzie także motywowało do robienia więcej. Wprowadzam także sobie serię gameplayów. Nie wiem, jak często będą się ujawniać. Przeczuwam, że ustawię jeszcze jeden, żeby się wrzucił na niedzielę. Też po live'ie nagram, żeby było na świeżo po live'ie. Bo w sumie tego live'a bym też bardzo chciał zrobić, bo jest to coś spoko, mogę sobie zagrać. Może ktoś wbije na live'a, może nie. Nie musi tam nikt wbić, ja przynajmniej sobie pogram. A jeśli by ktoś chciał, to zapraszam bardzo serdecznie. Ja tam się nie spodziewam dużo ludzi na live'ie, po prostu chciałbym sobie pograć. Ustawiłem nawet donate'y na kartę graficzną, będę zbierał. A tak naprawdę, no to te donate'y głównie tak, jeśli ktoś by czuł potrzebę. Bo wierzę, że są tacy ludzie. Ja niekiedy bym dał komuś donate'a, bo naprawdę lubię go oglądać, albo coś, albo robi dobrą robotę ogólnie, nie? I czasem się chce aż komuś dać donate'a. Więc pomyślałem może, że ktoś też może lubi to, co robię i chce mi coś dać, to jak najbardziej. Już mówię, że na pewno będzie wykorzystane w celu zwiększenia wydajności mojego komputera, tak żeby jednak dało się na tej mapie grać bez lagów. W ogóle jak ktoś dotrwał jeszcze do tego momentu, bo zawsze się zastanawiam, ile ludzi dotrwało do tego momentu. I słuchajcie, jeśli dotrwałeś do tego momentu,
to napisz w komentarzu Bizon. To jest zawsze takie, takie ciekawe. To jest taki fajny eksperyment, kurczę. Kto oglądał, bo statystyki YouTube'a mi może i tak tego nie pokażą. Bo wiecie, bo na statystykach YouTube'a to ja sobie mogę zobaczyć, że a tu przewinęli do tyle i tu jest mniej oglądane, a tu jest więcej oglądane, wiecie. Nawet są takie wykresy, no. Idź tam, panie. Ja bym chciał jednak zobaczyć, że to wy, że wy oglądacie, że chciałbym zobaczyć te osoby po prostu, więc nie wiem, jak to zrobicie, możecie każdy walnąć po komentarzu Bizon. Dla mnie spoko. Wtedy pewnie mój film będzie wyżej i wleci trochę subskrypcji i byłbym bardzo szczęśliwy. Ale możecie też zrobić, robiąc tam parę komentarzy i je lajkować po prostu. To też mi mniej więcej pokaże, ile tam ludzi ogląda do tego momentu na przykład, bo ja nie uważam, żebym ciekawie opowiadał, ani nic takiego. Może akurat wam się dobrze słucha. Teraz wam się jeszcze lepiej powinno słuchać, prawdę mówiąc, bo przy tym nowym mikrofonie ja właściwie nie muszę szumu usuwać. Wcześniej nie usuwałem szumu, bo nagrywałem to i tak w jednej ścieżce razem z wideo i naprawdę mi się już tego nie chciało. Nie chciałbym się jeszcze usuwać tego szumu. A teraz no to proszę, mikrofon na USB, jak najbardziej jakość niesamowita dla mnie. To, że nie muszę brać potem tego dźwięku i odszumiać go, żeby on brzmiał dobrze, to jest naprawdę wiele. No ale plusy są także inne, sam ten dźwięk jest o wiele lepszej jakości. A ja jakimś tam audiofilem nie jestem, ale potrafię to usłyszeć, no... Raczej myślę, że dużo ludzi potrafi usłyszeć różnicę między mikrofonem za... True Stars jest chyba za 6 dych, 7, 8, nie wiem, nie pamiętam już, naprawdę ja go dawno, dawno kupowałem. No a mikrofonem za 250 zł to jest... Duży wydatek był dla mnie, natomiast myślę, że się będzie opłacało, bo teraz prowadzę tą serię gameplay, więc... Wam się powinno spodobać, mam taką nadzieję przynajmniej. A, teraz tak zauważyłem palmy w oddali właśnie tam i mi się przypomniał film na YouTubie oglądałem. Nie, że oglądałem, ale widziałem chyba miniaturkę, że ktoś tym kombajnem zrębowym to palmy tam wycinał. To mnie rozwaliło, ale w sumie to ma trochę sens, no palmy są jednak tak dość proste, jeśli się znajdzie odpowiednią, no i dałoby się ją ściąć takim kombajnem, więc... To może sobie spróbujemy kiedyś. Chciałbym też trzcinę cukrową posadzić, to na pewno. O właśnie, właśnie. Bo ja sobie tutaj... A, to może jak będę... To zboże zrzucał. O nie, przejechałem sobie zboże, a mam chyba tego moda na ścieżki, tak mam. Dobra. Sobie ładnie podjedziemy tym moim ulubionym traktorem. Massey Ferguson. Właśnie, to jest Massey Ferguson, tak. Nie wiem, czemu ja go tak klasyfikowałem jako ten ciągnik stara. Ale się ubrudził Bizon, ale bardzo ładnie ten brud na nim wygląda, muszę powiedzieć. Ta faktura tego materiału, ona bardzo ładnie wygląda też. Ogólnie ten model mi się podoba. Ale przypomniało mi się, że... to jest ten Stara Max 105. Bardzo fajnie ma w środku. Podoba mi się ten ciągnik. Nie wiem, czemu mi się ten fotel kojarzy jak z Ursusów, jakichś starszych. Nie wiem. Tak już według mnie trochę nie pasuje ten fotel. Według mnie powinien być ciemny fotel do takiego wnętrza. Ale nie wiem, już się tam w kwestii designu nie będę z nim wykłócał. Tu jest ten ciągnik z podstawowej wersji gry, natomiast siewnik już jest do trzciny cukrowej z dodatku, z tego co widzę. Wow, jest to naprawdę ciekawe. Jak on działa, może sobie tak zobaczę, jak to wygląda tutaj pod spodem. On tu wykopuje taki rządek chyba i tam nasiona wpadają tej trzciny. A nasiona trzciny to są takie po prostu połamane kawałki, tak jakby to tak wygląda. I nawet on ma od razu nawóz. Fajnie.
Fajnie, fajnie. Jak to będzie też wyglądało, aż sobie zobaczę. Jedź, jedź. Jak to też tutaj sieje. To takie rządki jak... jak przy ziemniakach. Już zapomniałem, jak to się nazywa. Kurczę, jak to się nazywało? Patrzcie, jak już wyleciałem z tematu, nie? I będę nad tym myślał teraz. Wow, czy on mi tak dużo pieniędzy bierze? Ten człowiek? On mi tak dużo pieniędzy bierze, tak? Wow. Patrzcie, jak mi te pieniądze lecą. Aż zaraz umrę finansowo. Nie wiem, czemu aż on tyle pieniędzy bierze. No ciekawe, ciekawe. Zaraz bankrut będzie normalnie przy takim szybkim spadku. Nie wiem, czy tak zawsze było, czy nie. Ale wydaje mi się, że trochę przesadza. Bo te pieniądze naprawdę szybko lecą. Patrzcie, już mi 500 euro zjadło. I co? A, bo wiecie co? Mi się wydaje, że on... Tak, tak, on nie zużywa tych... Wow, jak to się fajnie przemieszcza. On nie zużywa nasion ani nic. Ani nawozu, więc trzeba mu to włączyć. Gdzie się to włączało? Uzupełnianie paliwa. To chyba trzeba było dać na wyłączone wszystko. Zapiszmy grę jeszcze. Właśnie, nie zapisywałem chyba w ogóle, ale dobrze zapisać. Jak? Nie będziesz to zżerał? Dobra. Jej, nie zżera tyle. No i git. Patrzcie, jaka fajna animacja. Kurde, aż nie mogę tak... Wow, to tak pryska, jak to leci. Czekajcie, aż wyjdę i stanę sobie na ciągniku jadącym. O. No jedź, jedź, jedź. Kurczę, no. Chciałem zobaczyć, jak on to robi. Mogę wskoczyć na ten siewnik, albo chętnie zobaczę, jak on to robi. Ale tak pryska, aż o. Ale fajne. Świetne, no. Ja bym sobie jeszcze w sumie tak z ciekawości zobaczył, jakie to są maszyny. O, dodano tutaj nową pozycję. Zbieranie trzciny cukrowej. Wow, i to są wszystkie te maszyny. Jak ładnie podpisane Platinum Expansion. Bardzo fajne. Bardzo fajnie oznaczone. I... to jest... do obsiewania. To także, to także. Czemu one się różnią? Te pracują na jednym metrze. Ten pracuje na 2 metrach. To i tak dość małe siewniki. Nawet takie rządki sieje, więc to trochę inaczej też. Ten jest jednometrowy, trochę się dziwię, jak mam na przykład to pole, co teraz jeżdżę bizonem, zebrać takim właśnie kombajnem. Ten jest trochę drogi, 350 tysięcy, ale uzbieramy na niego spokojnie, na live'ie może nawet. Nie, nie, raczej wątpię w sumie. Aż tak szybko to nie będzie. Więc jak coś, to możecie dooglądać ten gameplay, nie? Ja nie wiem, ile jeszcze będę grał, ale jeszcze może chwilę zagram. Nie mam tu licznika, więc nie wiem, ile nagrywam. Jakoś to poskracam może, ogarnę. I lećcie na live'a. Zobaczymy, ile też was tam będzie. Stawiam, że tak z 10. Max, max. Zobaczymy. Zobaczymy bardzo, jak to będzie. Patrzę, czy tu jeszcze są jakieś marki. A nie, to już było. Wiecie, ja się trochę gubię. Dawno nie grałem, prawdę mówiąc. Dla mnie są za głośne te maszyny. Serio. Jeśli się okaże, że ten bizon ciągle był za głośny... Oj, to będę zły. Będę zły. Schowaj żeż tą rurę. A więc taki dodatek, no. Mapy na razie nie zwiedziłem. Zwykle zwiedzałem mapę w pierwszym odcinku, no teraz nie zwiedziłem. No ale wie też, raczej nie będę zwiedzał, chyba się będę raczej skupiał na pracy.
Właśnie na live'a już sobie ogarnąłem takie lepsze już, jak to się nazywa, powiadomienia może, które sobie wyskakują w czasie live'a, jeśli ktoś zasubskrybował, więc polecam subskrybować na live'ie, bo to są te oczywiście standardowe, te z tym gifem takim, co na każdym live'ie zobaczycie, który tego nie zmienia, ale jednak jest, coś jest, czego nie było i spoko. Do donate'ów jest ten sam chyba gif, więc tam, a do donate'ów to jakby ktoś w ogóle dał, bo raczej wątpię. Wow, co tak przycina. To takie podziękowanie ode mnie dostanie, że sobie nie wyobrażacie. Ja za niedługo skończę i to pole sobie dokończymy na live'ie już. Ja może powoli nawet... Wiesz co, zatrudnię tu pracownika i niech jeździ na razie. Ja sobie przejadę tym ciągnikiem dalej, żeby temu pracownikowi nie przeszkadzał w pracy. Okej. I wsiądę sobie do tego ciągnika i będę... Bo nawet tam jest... Czekajcie, ale to zaraz powiem. I teraz sobie... Tu mam stosunki do trzciny, ale spoko to wygląda. I sobie wezmę kultywator jakiś. Czy to jest kultywator? Ja teraz będę szukał kultywatora, przepraszam. To jest kultywator. Pewnie mnie poprawicie i powiecie, że to są brony albo coś innego, ale dobra, kultywator to jest. Kultywuję glebę, no. No, niech będzie. A to, co miałem powiedzieć, to już mówię... Jak to... O, ty tak na kółkach. Wow. Ha, spoko. Nawet tutaj, jak widzicie, zaraz z przodu przy tym module wycieraczkowym odzorowali te takie... te czarne kropki. Ten czarny pasek dookoła. To chyba jest jako ocieplenie? Nie wiem, do czego to jest naprawdę, tak. Kiedyś słyszałem od kogoś chyba, że to jest... albo nie wiem, czy uszczelnienie, albo coś. Nie jestem pewien, nie chcę wam głupot gadać. Lepiej wy mi powiedzcie, co to jest. To będzie najlepiej. Więc jeśli ktoś dooglądał do tego momentu, to podziwiam i pytam, co to, do czego to jest to czarne dookoła rzeczy. W samochodach też to jest, takie paski są czarne. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Dobra, ty już tu kultywuj. Tekstura gleby jest okej, nawet fajna. No taka, nie wiem jaka tam jest gleba, prawdę mówiąc, więc ciężko mi oceniać. Ale no, jeśli tutaj taką zrobili, no to coś czuję, że też jest podobna. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze ze dwa paski i ja kończę, bo nie chcę was tutaj przemęczać. Więc no, trochę wam to poskracam, ten materiał, może go jakoś edytuję. Będę się chciał z nim także pośpieszyć, więc nie wiem, jak to wyjdzie. Mamy teraz godzinę, sobie zobaczę. 14, no ja to może tak edytuję do 16. Mam nadzieję, że się wyrobię. I potem wrzucę szybko i ogarnę już do live'a. Mam nadzieję, że się odbędzie. Mam nadzieję, że mi nie przerwie internetu jak na ostatnim. Mój koniec live'a wyglądał tak, że mi przerwał internet i koniec. Ale nie wiem, czy to już internet, czy komputer już umarł. Właśnie muszę zmienić sobie ustawienia graficzne, jak będę grał na live'ie, bo jakby mi tak przycinało, to panie, nie, tak by nie mogło być na live'ie. W żadnym razie by nie mogło być. Tam jednak musi być płynność. Tutaj też musi być płynność, no ale co ja poradzę, nie będę teraz wychodził, bo za dobrze mi się gra, prawdę mówiąc. Co tu jeszcze miał być? Tu ten samochód miał być. Ja się dziwię, że go nie ma od samego początku, tylko jest tam ten pick-up. Ale ten taki ciekawy samochód miał być. Coś tu jeszcze ciekawego? Nie, no są tu w sumie te wszystkie przyczepy, jest wszystko. Jeszcze to muszę ogarnąć,
myślę, że będzie wam się ciekawie oglądało, jak to wszystko ogarniam, jak reaguję. Dobra, w takim razie robię drugi pasek i jak obiecałem, to już kończę. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, jeśli dooglądaliście do tamtego momentu, to piszcie bizon. I jeszcze mogę przypomnieć, że łapki w górę możecie dawać, jeśli wam się film spodobał. Nie lubię o tym mówić, nie, bo to żebrać czy coś takiego, ale nie, myślę, że nie. Myślę, że to tylko takie miłe przypomnienie. Dobra, no i dzięki wam za oglądanie. No i na razie, trzymajcie się, cześć.